Zamojskiego, gdzie Doborka, Norweda i szło tutaj na górę w stronę Agrykolą do... Przemawiał również Włoch, który powiedział, że ich ojczyzna też przeżywa atak antynarodowy i atak antykatolicki. I też powiedział, że patrioci włoscy są z Polakami. Przemawiała dziewczyna z Wilna w imieniu Polaków wileńskich, co mnie szczególnie zagrało na sercu, bo jestem Wilnianinem. Jednym słowem, oczywiście przemawiał Węgier z Jobbiku, przewodniczący Jobbiku. Wszyscy oni mówią, że nadchodzi w Europie rewolucja narodowa. I taki był klimat zarówno tego wiecu, jak i samego marszu. Padają piękne hasła, nie czerwona, nie tęczowa, tylko Polska narodowa. Dlatego przyjdą tu do nas pod pomnik Romana Dmowskiego, żeby wyrazić swoje narodowe uczucia. Tyle chciałem przekazać. Dziękujemy panu Romanowi, przepraszam, Bogdanowi Porębie, przepraszam. Że tu w tym miejscu on tłumaczył, jak to było w 1918 roku. Rozumiecie? I one będą pamiętały właśnie ten smak kiełbasy, ten zapach dymu z tego pieca, który tam... Bez prowokacji to się nie obędą. Nadchodzi! 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 Nadchodzi!